Państwa serdecznie. Okres przedświąteczny sprzyja zakupom także w internecie i to dotyczy zarówno mieszkańców miast, jak i mieszkańców wsi, a tam szczególnie chyba sporo osób kupuje przez internet. Czy na coś szczególnego powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o przepisy podatkowe i zakupy przez internet? No, oczywiście powinniśmy pamiętać o tym, jako nabywcy takich towarów, że możemy się liczyć z tym, że w niektórych sytuacjach możemy być opodatkowani. A kiedy? No, podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy zawsze takiej sytuacji, w której nabywamy jakąś określoną rzecz, jej wartość jednostkowa przekracza 1000 zł. Przekraczamy 1000 zł, sporządzamy deklarację PCC z odpowiednim oczywiście symbolem i składamy do Urzędu Skarbowego. Ale powiedzmy Państwu, czy to dotyczy wszystkich zakupów, rzeczy nowych czy rzeczy używanych? Nie, to dotyczy oczywiście tych towarów, które możemy nabyć na aukcji. A na aukcji nabywamy towary używane. Tak? Zazwyczaj. No, zazwyczaj. To znaczy, nie są to towary, które by pochodziły od sprzedawcy. Tak? Sprzedawcy rozumianego tutaj jako handlowiec, jako sklep internetowy, tak? czy nawet producent jakiegoś wyrobu. Bo w takim przypadku oczywiście no, po naszej stronie nie ma żadnego obowiązku tutaj rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Dla jasności, powyżej 1000 zł, jeśli kupujemy od kogoś rzecz, która należała do tej osoby. Jeśli kupimy natomiast takie rzeczy, tak, jakiś sprzęt czy jakiś inny towar od firmy, która się profesjonalnie zajmuje oczywiście handlem w internecie, to tu po naszej stronie nie ma żadnych obowiązków. Proszę Państwa, mówiliśmy tutaj o zakupach internetowych, ale to dotyczy w ogóle całego obrotu handlu, tak? Tak, no to nie są wyłącznie wytyczne dotyczące handlu w internecie. Natomiast jest to bardzo powszechna sytuacja, kiedy po prostu kupując w internecie o tym nie pamiętamy. Dziękuję za wyjaśnienia i ostrzeżenia. Do zobaczenia.